Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy mieli debatę, która nie do końca będzie debatą, ponieważ pan dziekan jest jedynym kandydatem na funkcję dziekana Wydziału Prawa Administracji. Ale w związku z tym przyjęliśmy, że dzisiejsze spotkanie będzie spotkaniem z wyborcami. Pan dziekan będzie miał teraz chwilę czasu, żeby przedstawić swój plan, swoje założenia co do pełnienia swojej funkcji, jeżeli zostanie wybrany na to zaszczytne stanowisko, a potem będziemy czytać pytania, które zostały nam przesłane od właściwie wyborców, bo tak należałoby powiedzieć, bo wszyscy poniekąd jesteśmy wyborcami. Przysłane nam zostały pytania przez samorząd studencki od studentów. Te pytania mamy tutaj w urnie i po wystąpieniu pana dziekana ja będę wyciągał losowo owe pytania, które będę następnie odczytywał, a pan dziekan będzie odpowiadał. Przewidujemy, że nasze spotkanie będzie trwało godzinę, czyli do godziny 11 po wyczerpaniu pytań. Ostatnie słowo będzie jeszcze należało do pana dziekana. No i miejmy nadzieję, że będziemy mieli ciekawe spotkanie. Bardzo proszę, panie dziekanie. Dzień dobry państwu. Zaczniemy tak jak... Aha, muszę być do mikrofonu, tak? Serio? Nie czuję. Dobrze jest? A mam go trzymać blisko ust, czy raczej nie trzeba? Dobrze. Więc pozwolę sobie przedstawić mój program wyborczy, który ma kilka punktów. Częściowo będę może chciał nawet rozwiać pewne mity w nim i no w grunt to szybko, ponieważ muszę powiedzieć, że czuję się nieswojo i nie chciałbym przedłużać tej sytuacji, raczej wolałbym odpowiadać na pytania, bo czuję się jak ci piłkarze, którzy grają przy pustych trybunach, a z głośników telewizora jeszcze lecą takie te nagrane w czasie normalnych spotkań takie odgłosy widowni, prawda? Więc ja nie mam tutaj tego kontaktu z widzami. Jeszcze jak jest to mecz tak. Z jedną drużyną, bo nie ma drużyny. No właśnie, to już jest koniec. Także proszę Państwa, no pierwszym moim punktem jest uporządkowanie finansów wydziału na szczeblu ogólnouniwersyteckim, ponieważ nasz wydział ma swoją specyfikę. Jest to wydział, który ma wielu studentów i takie są zresztą wydziały prawa na całym świecie. Może liczebność studentów jest różna, ale generalnie wydziały prawa są wydziałami, nazwijmy to, masowymi na tle wydziałów typu science, typu fizyka, chemia i tak dalej. I tutaj tymczasem u nas na uniwersytecie obowiązuje jednolita zasada, że my zresztą mamy jako wydział pewną taką nadwyżkę budżetową, którą zostawił nam mój poprzednik dziekan Rączka. I ona to rektor twierdzi, i nie mam powodu, by mu nie wierzyć, że są to nasze pieniądze. Tym niemniej możemy z tych pieniędzy brać tylko 5% rocznie. A w dodatku mamy czasem, nasze przychody i rozchody się charakteryzują pewną nierytmicznością, bo w gruncie rzeczy te pieniądze, którymi możemy swobodnie dysponować, to pochodzą z rekrutacji. Ta rekrutacja, jak wiadomo, wyniki jej pojawiają się w drugiej połowie roku i są też nierytmiczne, bo to nie jest tak, że wszyscy płacą naraz, tylko jakoś niektórzy płacą ratami, inni płacą w całości. No, tych najbardziej byśmy chcieli widzieć w dużej ilości, ale proszę Państwa, co tu się oszukiwać? No, w tej obecnej sytuacji to w ogóle nikt nie płaci nic i wszyscy czekają na jakieś lepsze czasy. Także my chcemy jakby, żeby rektor uwzględnił naszą specyfikę jako tego wydziału takiego dydaktycznego, co nie znaczy, że nie prowadzimy badań naukowych. I dwa, że żeby ten, nazwijmy to, podatek czy ten odpis, który rektor zabiera ze wszystkich naszych dochodów, troszeczkę obniżyć z 30%, oczywiście, które są w tej chwili. Nie będę podawał cyfr, no, ale inaczej
My, że tak powiem, żyjemy, jak to między mówią, z ręki do ust, czyli to, co zarobimy, to, co oszczędzimy, to od razu przejadamy i nie mamy możliwości prowadzenia sensownej polityki. No, rektor, nowe władze rektorskie stwarzają nam pewne nadzieje, że tutaj nastąpią pewne zmiany. I tu będziemy bardzo, bardzo się starać w tym kierunku osiągnąć dobry efekt. Teraz tak, drugi punkt mojego programu, który Państwo mają w formie pisemnej, a ja tu tylko niejako komentuję, to jest stworzenie właśnie spójnych ram polityki kadrowej dla pracowników wydziału. No tutaj jest trochę sytuacja też taka ambiwalentna, ponieważ z jednej strony wprowadziliśmy dość takie pracochłonne systemy kształcenia, że właśnie te bloki wymagają wielu wykładowców, w tym również spoza uniwersytetu nawet. Natomiast no są jeszcze ci starsi pracownicy, którzy w pewnym momencie osiągają ten formalny wiek emerytalny, który jest dla profesorów tytularnych 70, ale dla wszystkich poniżej profesora tytularnego, może Państwo tego nie wiedzą, jest 67 lat. I to jest w zasadzie już ten moment, kiedy można odejść na emeryturę, ale z kolei my no chcemy, nie chcemy przeprowadzać jakichś przymusowych odmłodzeń czy tego typu jakichś działań. Dla nas do tej pory właśnie tu nie było. Być może należało będzie podjąć właściwie chyba na pewno uchwałę jakąś formalną Rady Wydziału, żeby to była tu większa jasność. Do tej pory, jak mówię, nie prowadziłem żadnych akcji ani odmładzających, ani jakichś postarzających. Po prostu ten, kto ma ponad 70 lat, a jest takich kilka osób, który cieszy się nadal dobrą renomą i dobrą produktywnością, to czemu ma dalej nie pracować? Więc to jest do tej pory ta faktyczna dewiza nasza, ale będzie trzeba stworzyć możliwość przechodzenia na emeryturę z pewnymi możliwościami korzystania, już pomijając to przysłowiowe konto mailowe, bo zawsze wydziały się szczycą, a przecież konto mailowe ma ten profesor od nas. Tylko zresztą kiedyś rozmawiałem z dziekanem Wydziału Prawa w Zurychu, który był takim hunwejbinem tego odmładzania i mówi tak, no, ja mówię, to jak wy robicie z tymi emerytowanymi profesorami? A on mówi, zabieramy im wszystko, tylko zostawiamy im konto mailowe. I był bardzo dumny z tego. Ale no tutaj może aż tak nie musimy iść. Możemy stworzyć miejsca do pracy naukowej, dostęp do biblioteki. Na tym zależy wielu. W tym roku, prawda, kilku nawet profesorów naszych sami zdecydowali o odejściu, ale prosili czy postulowali, żeby mogli nadal korzystać z biblioteki, bo to jest ważne. I innej infrastruktury uniwersyteckiej. Przechodzę do następnego punktu, to jest rozwój naukowy i umiędzynarodowienie wydziału oraz udział studentów w tym procesie. Więc muszę powiedzieć, że właśnie celowo idziemy w tym kierunku, ale taki jest kierunek na całym świecie. To nie jest jakaś nasza tutaj fanaberia, że więcej studentów i tak dalej. Hasło więcej studentów. No więc na przykład renomowane czasopisma amerykańskie jak Harvard Law Review i wszystkie inne są wydawane przez studentów. I ci studenci recenzują te prace, potem odpisują profesorowi, że artykuł jest za krótki, za długi i tak dalej. Głównie na tym się opierają, bo z reguły w meritum nie wchodzą. Tym niemniej oni są wydawcami czasopism. Teraz, zresztą my mamy też takie dobrze funkcjonujące czasopismo studenckie, ten przegląd prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, który wychodzi częściowo po polsku, częściowo po angielsku. Ale nie o czasopismach chciałem tu mówić. Podam dwa przykłady takich inicjatyw, gdzie studenci odgrywają centralną rolę. To jest tak, pierwszy to jest, i oba są tu, nie chodzi o jakieś badanie historii, tylko o pewne projekty, które są w trakcie realizacji, albo nawet częściowo dopiero w planie. Pierwszym z nich jest European Law School. To jest taki projekt, który łączy w sieć pewne
czołowe wydziały prawa w Europie, na przykład na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Uniwersytet Panteona Sans w Paryżu i King's College w Londynie, plus jeszcze La Sapienza w Rzymie, Uniwersytet w Amsterdamie, w Atenach, Lizbona. I teraz dwa wydziały jeszcze do tego dochodzą. To jest nasz wydział i Wydział Prawa Autonomicznego Uniwersytetu w Madrycie. Na czym ta sieć polega? Że student studiuje u siebie, powiedzmy w Lizbonie czy w Londynie, 3 lata, a następnie ma do wyboru, że z tej gamy uniwersytetów czy wydziałów, które podałem, może wybrać 2 i jest potem zobowiązany przestudiować 2 lata na tych uniwersytetach, na tych wydziałach. Tu wykłady muszą być po angielsku. I zresztą te wszystkie uniwersytety dysponują takimi siłami, że są w stanie to przeprowadzić. My zresztą też. Więc proszę Państwa, w ten sposób ma powstać taka wykształcona elita prawników europejskich, którzy znają nie tylko swój porządek prawny, ale jeszcze dodatkowo 2 porządki zagraniczne, powiedzmy angielski i niemiecki czy francuski. To jest do wolnego wyboru przez studentów. I teraz, proszę Państwa, tacy prawnicy są poszukiwani przez administrację unijną, rządową krajów unijnych albo przez korporacje, prawda, i prawnicze, i przemysłowe, bo ten prawnik, który się porusza w tej Europie naszej różnorodnej, nie jest tak częsty i już sam fakt posiadania tego wykształcenia daje nam pewne przewagi. I teraz mało tego, proszę Państwa, do tego segmentu studenckiego dołącza się na wyższym nieco poziomie organizacja studiów doktoranckich, to z kolei we współpracy z European University Institute we Florencji i z Wydziałem Sciences Po w Paryżu. I co więcej, to jeszcze dopiero jest w planie, ale to przyjdzie. Na 3 takim szczeblu, najwyższym patrząc z punktu widzenia formalnego, będzie współpraca naukowa tych wszystkich uniwersytetów, tych wydziałów. Także w ten sposób będziemy mieli, że tak powiem, pełną współpracę i taki student będzie mógł przejść, że tak powiem, od razu ze studiów do segmentu doktoranckiego, później do segmentu może nawet od razu pracowniczego. Także bardzo ciekawy program, który zdaje się, że wymyślono na Uniwersytecie Humboldta przez cywilistę Stefana Grundmana, ale no wiem, że on należy do takich sił tutaj, jak to się mówi, motorycznych tego projektu. Następny taki projekt, to już będę teraz się krótko skracał, to jest owa szkoła School of Law and Economy of China, prowadzona przez doktora habilitowanego Piotra Grzebyka, Szkoła Prawa i Gospodarki Chin, która jakby można powiedzieć wyrosła z tego Warsaw Beijing Forum. To jest była inicjatywa studencka i często brałem w niej udział, proszony właśnie przez doktora Grzebyka jako prodziekan, później dziekan. Więc to w tej chwili się przerodziło w taką szkołę już przeznaczoną dla studentów wszystkich kierunków, dla przedstawicieli przedsiębiorstw, wyższej kadry menedżerskiej, administracji rządowej i tak dalej. I wykładowcami są głównie pracownicy naukowi czołowych instytucji pekińskich, ale też z Szanghaju. No i na razie wykłady się odbywają głównie po angielsku, ale jeszcze segment taki językowy, którym będzie poświęcony nauce języka chińskiego. Następnie jeszcze krótko, że powstaje również troszeczkę przystopowana przez koronawirusa szkoła praw, znaczy to jest właściwie taki segment programu Dialog pod tytułem Prawo Polskie na Wschodzie, sieć szkół prawa polskiego. Z kolei tu organizowana przez doktora Turłukowskiego właśnie w ramach programu Dialog i właściwie takim teamem, można powiedzieć, centralnym tego projektu jest tak zwane Centrum Badań nad Prawem Europy Wschodniej i Azji Centralnej. I tam są studenci również
doktoranci, doktor Sadłowski, no niedługo będzie prawdopodobnie już doktorem, ale na razie jeszcze nim nie jest. I to jest właśnie też taki troszeczkę międzygeneracyjny projekt, gdzie niekoniecznie są ci jacyś tacy tytularni profesorowie, którzy już zęby zjedli na nauce, tylko właśnie raczej średni szczebel. Oni piszą na przykład, 10 autorów pisze w tej chwili takie syntetyczne przedstawienie naszego systemu prawnego, które ukaże się we wrześniu tego roku w wersji takiej tradycyjnej, drukowanej i w wersji online. Ponieważ te szkoły już praktycznie zaczynają działalność, ale zaczynają online. Niestety już były prawie bilety kupione na podróże do Odessy, do Kijowa, żeby tam otworzyć te szkoły, ale koronawirus to wszystko uniemożliwił. Tym niemniej dr Turułkowski działa i Kijów zaczyna zajęcia 22 czerwca, Odessa 1 lipca, a Mińsk 4 września. Te szkoły, które cieszą się, można powiedzieć, dużym powodzeniem, liczą od, no jest ich 3, więc trudno tam podawać dokładnie, ale od 60 do 120 słuchaczy. Także tu już kończę, ale wskazałem kierunki, prawda, polegające również na włączeniu studenta, bardziej realnego niż tylko takiego, jak to się mówi, deklaratywnego. Następny temat to są ewaluacja i zagadnienia związane z ewaluacją. No to jest ta nasza codzienność, prawda, bo w gruncie rzeczy uniwersytet stworzył pewne ramy bardzo korzystne dla ewaluacji. To słynne klasyfikowanie jako pracownik badawczo-naukowy lub pracownik czysto badawczy zostało uelastycznione, czyli to nie jest tak, że dopiero jak zawieramy umowę, czy przedłużamy umowę z kimś, musimy się zdeklarować. To będzie badawczo-naukowe, ale to będzie tylko dydaktyczne. Znaczy, musimy się zdeklarować na początku, ale możemy to szybko zmienić. Jeżeli ktoś wyprodukuje sporo ciekawych publikacji, takich punktowanych wysoko, to natychmiast piszemy wniosek do rektora, no bo to oczywiście ja mu sam nie mogę zmienić, ale piszę wniosek do rektora, rektor natychmiast go przesuwa, czy z samego dydaktycznego na badawczo-dydaktyczny, czy prawda, no sam badawczy to rzadko występuje, to są właściwie te miejsca grantowe. Także ta ewaluacja, ona powodowała trochę złej krwi i trochę nerwowości właśnie, bo ludzie myśleli, że już będę na całe życie jakby przypisany do ziemi i będę tym dydaktycznym tylko. Zresztą notabene nigdzie nie jest, nikt na czole nie ma napisane, że jest dydaktyczny. To tylko jest u nas, prawda, w naszym dziale kadr, to wiemy. Tu jest duża elastyczność, także pragnę Państwa uspokoić i będziemy elastycznie postępować. Następnie jest temat piąty, to jest optymalizacja programów nauczania na kierunkach studiów realizowanych przez Wydział. No tutaj musimy się pochwalić, że wprowadziliśmy w minionej kadencji, proszę Państwa, nowy ten system blokowy. Ten system zniósł dawniejsze te wykłady specjalizacyjne, które były sztywniejsze niż obecny system. Ale to się wiązało z pewną reformą nawet samych przedmiotów, bo na przykład wprowadziliśmy przedmiot prawa człowieka i obywatela na pierwszym roku jako przedmiot obowiązkowy, to dopiero właśnie w minionej kadencji nastąpiło. Następnie przegląd system prawa i zawody prawnicze, znaczy to jest temat, że tak powiem, lub no, katedra się tym jakaś tam zajmuje, która poucza studenta od razu na pierwszym roku. Jakie są, co robi prokurator, co robi adwokat, co robi ktoś tam. I to jest bardzo korzystne, bo często ci adepci idą na prawo i nie bardzo wiedzą w gruncie rzeczy dokładnie, co kto robi. Staramy się tu zapraszać nawet wręcz praktyków właśnie, czy to adwokatów, czy innych praktyków. Proszę Państwa, i to jest taki nasz główny, i będziemy ten system doskonalić, to była nasza główna reforma,
No, więc cóż jeszcze, przed nami stoi jakby wypracowanie dobrego programu dla administracji, prawda, pierwszego stopnia, bo ona właściwie tak w tej chwili zaczynamy, już pierwszy rok mamy za sobą stacjonarnych studiów. Znowu to się wiąże z pewnym naszym, że my niejako zakładamy pieniądze i dopiero ministerstwo nam, że tak powiem, odda te pieniądze w formie subwencji dla całego uniwersytetu i a ta subwencja będzie dzielona. Jak już mówiłem, przy tych podziałach chcemy wyraźnie powiedzieć, że my nie jesteśmy fizyką czy chemią i mamy zupełnie inną specyfikę. Następny i to już ostatni punkt to jest poprawa warunków studiowania. Tutaj żeśmy zrobili duży krok naprzód. Na przykład nasze dziekanaty są otwarte dla studentów przez 6 dni w tygodniu. Jako pierwszy wydział na uniwersytecie to wprowadziliśmy. Ja wiem, że również poprzednie ekipy poprawiały sukcesywnie te warunki. Pamiętam jeszcze w tym tutaj gmachu, w którym siedzimy, jak dziekanat był tam gdzieś na rogu i po prostu kolejka wychodziła na dziedziniec. I tam ludzie też stosowali różne triki, żeby wejść w ogóle, bo pani Kryńska, która była kierownikiem, zamykała to i potem nikt tam już nie wszedł. I kiedyś dziekan wszedł, tam chciał jakieś papiery przejrzeć czy coś i mówi, tu dziekan, proszę otworzyć. A tam się rozlega poza tych drzwi, to każdy może powiedzieć. I proszę Państwa, takie były sceny, naprawdę. No cóż, na pewno będzie problem z obecnym brakiem środków, bo wszystkie środki idą na walkę z koronawirusem, taką walkę szpitalną, ale no mamy program taki i czy to wydział, czy centrala rektorska, będziemy starać się pomagać studentom w tych trudnych czasach. I będziemy tę jakość studiowania, będziemy ją poprawiać. To tyle, co mogę powiedzieć i liczę na jakieś pytania, bo trochę mówienie właśnie tak na zasadzie bez sparing partnera jest trochę takie, no niezbyt, gubię się w tym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panie dziekanie i właśnie przejdziemy do pytań. Przysunę tutaj urnę z pytaniami. Sięgam po pytanie pierwsze. I odczytuję. Jednym z głównych wydarzeń organizowanych na naszym wydziale jest konferencja naukowa WPIA, w ramach której odbywają się panele z referatami i dyskusje z udziałem pracowników naukowych wydziału, a zasadniczym efektem każdej konferencji jest recenzowana monografia naukowa w wydawnictwie punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m.in. wydawnictwie Wolters Kluwer. Co pan dziekan sądzi o możliwości szerszego czynnego udziału w konferencji młodych badaczy, czyli doktorantów i studentów wydziału, zarówno w ramach wygłaszania referatów, jak i publikacji rozdziałów w monografii? Czy pan dziekan widziałby możliwość współorganizacji paneli studencko-doktoranckich przez Radę Kół Naukowych? Różne są systemy. I położę, ja, dziękuję bardzo, właśnie, że miał oko na to pytanie. Więc proszę Państwa, ja byłem, no nie chcę powiedzieć, że pierwszy, może ktoś był zawsze, temat pierwszeństwa jest sporny, ale ja wprowadziłem w czasie tych konferencji taką instytucję, tak zwany głos studencki, że zawsze był jeden student, który mógł coś powiedzieć, wygłosić referat i ten referat był normalnie publikowany w takim tomie, odpowiednio jeszcze początkowo te tomy to publikowało wydawnictwo Liber, to które tutaj było na małym dziedzińcu tak zwanym i także to już był ten system. I tu od razu ten jeden student, że tak powiem, był wciągnięty na równi. Ale oczywiście no, powstała idea, która już od 2 lat właściwie. Tutaj jest takie pytanie, tak jakby jeszcze tego nie było, ale właściwie to już jest,
że studenci i doktoranci uczestniczą w tym. I tylko pytanie właśnie, czy teraz, no kiedyś to były specjalne dni organizowane. Pierwszy dzień ten główny z fanfarami i gośćmi oficjalnymi to był jeden, a potem był dzień doktorancki, czy doktorancki, tak właśnie, i dzień studencki. Czyli trzy dni były i potem się to ukazywało w odpowiednim tomie. To była taka trochę segregacja tych kategorii. Nie wiem, czy to tak należy robić. Raczej bym to wszystko starał się wymieszać, bo są studenci, którzy naprawdę nie mają nic do pozazdroszczenia w naukowej jakby dziedzinie, jeśli chodzi o ich poziom porównany z poziomem tak zwanych pracowników naukowych. Także jestem bardzo, bardzo organizacja paneli przez Radę Kół Naukowych. No oczywiście te koła powinny samorządnie, że tak powiem, co nam zdejmie trochę z głowy problem tej selekcji, bo normalnie to my rozpisujemy taką konferencję i potem się męczymy z tym, które przyjąć na konferencję, które wystąpienia. A tak to absolutnie jestem za. Dziękuję bardzo. Pytanie drugie. W swoim programie wyborczym pan dziekan wspomniał o ewaluacji zajęć odbywających się podczas zdalnego nauczania. No tak. Czyli jeszcze raz. W swoim programie badawczym pan dziekan wspomniał o ewaluacji zajęć odbywających się podczas zdalnie, zaznaczając, że nie chodzi o dyscyplinowanie wykładowców, aby prowadzili zajęcia. Znane są jednak sytuacje, w których zajęcia nie były prowadzone w ogóle. Jakie działania dyscyplinujące zostaną podjęte przez pana dziekana w sytuacji, w której wykonawca nie będzie prowadzić zajęć? No proszę państwa, to jest tak, że ktoś tu położył palec na ranie, jak to się mówi, tak obrazowo. No więc muszę jednak powiedzieć, zacząć z innej strony, że w sumie podziwiam nawet naszą elastyczność i to zresztą znalazło wyraz w otrzymaniu przez nas nagrody pierwszej Dziennika Gazety Prawnej. W rankingu zajęliśmy pierwsze miejsce właśnie między innymi dlatego, że bardzo szybko wdrożyliśmy działania online i to na szczeblu administracyjnym jako Rada Wydziału, ale również wykłady i również oczywiście część wykładowców najpierw sobie ułatwiła życie i zaczęła rozsyłać jakieś tam tak zwane materiały, czyli przeczytać od strony tej do tej, prawda? No, także mamy, no i jest w tej chwili szczerze mówiąc zbyt mało doświadczeń, żeby tu powiedzieć coś konkretnego, ale na pewno mamy pewne też skargi na niektórych pracowników, którzy no po prostu, zresztą częściowo są to pracownicy, którzy już w poprzednim systemie, już przed covidowym też mieli luźny stosunek do obowiązków dydaktycznych, a tutaj to już zupełnie, że tak powiem, zupełnie zatrzymali swoją aktywność. Więc, ale to jest, proszę państwa, trochę za mało, żeby natychmiast działać. No, nieprzychodzenie na zajęcia to jest po prostu porzucenie pracy w pewnym sensie i jakby bardzo, bardzo ciężki delikt dyscyplinarny nauczyciela akademickiego. I dużo takich sytuacji nie ma i będziemy to monitorować. Prosimy państwa absolutnie o sygnały, że takie czy inne zajęcia się nie odbywają. I bo tylko w ten sposób możemy, może kiedyś to jeszcze dziekan stary, starego typu, to chodził po salach i patrzył, czy tam ktoś jest w ogóle. I się często okazywało, że jest wykład, a nikogo nie ma. Być może już wtedy był zdalny, a w tych wykładach zdalnych to trudno tak chodzić. No można się przyłączyć, że tak powiem i zobaczyć, ile tych ludzi jest. Ale liczymy po prostu na współpracę państwa i nie będziemy się gniewać, jak państwo będą nam sygnalizować takie sytuacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejne pytanie. Panie dziekanie, od października 2019 roku funkcjonują na
czytam, jak jest napisane, na Uniwersytecie Warszawskim, tak zwane szkoły doktorskie, w tym dla dyscypliny nauk prawnych. Czy planuje pan dziekan podjąć działania, które zamarzą pojawiającą się w środowisku błędną informację, że powstanie szkół wyprowadziło doktorantów z wydziału? Niewiele osób wie, że podstawowym miejscem pracy tych doktorantów jest nadal Wydział Prawa i Administracji UW i w tej kwestii nic się nie zmieniło. Natomiast wyłącznie kształcenie interdyscyplinarne zapewnia szkoła doktorska. Czy podejmie pan dziekan działania gwarantujące doktorantom komfort pracy, zwłaszcza na szczeblu administracji wydziału, który mieli przed wprowadzeniem WW reformy? Dziękuję bardzo. No, proszę państwa, komfort to doktoranci już mają, bo ja słyszałem, to nie byłem przy tym, ale słyszałem, że jak profesor był chory na nerki, to doktoranci nosili mocz do analizy. No, ale to już minęło, proszę państwa. I teraz nawet najbardziej chory profesor nie wpadnie na ten pomysł. Także jako doktoranci osiągnęliście pewien progres. Natomiast no, ja zawsze byłem sceptyczny wobec tych osobnych szkół doktorskich. W gruncie rzeczy to są jakieś takie fikcyjne twory. W naszym przypadku kierownikiem tej szkoły, tych nauk społecznych, bo my jako prawo zaliczamy się do nauk społecznych, jest bardzo sympatyczny i zaangażowany profesor z geografii. Proszę państwa, no cóż on może wiedzieć? On się ze wszystkim jakby o prawie zwraca do nas, że my mu musimy tam dostarczyć, o wam to i moim zdaniem być może ten segment reformy będzie należał do tych, które jednak może pomału zaczną być odkręcane, jak to się mówi potocznie, i te szkoły jakby bardziej wrócą na wydział w sensie ściślejszego związku, prawda? No niby te szkoły doktorskie miały się łączyć z tym, że to tutaj nastąpi zastrzyk pieniędzy, bo doktorant już taki po zaakceptowaniu jego pierwszorocznych takich planów, to już ma dostawać 3000, czyli nieraz tyle, co nauczyciel w szkole, w liceum nawet. Także no, proszę państwa, ale czy te pieniądze rzeczywiście, na pewno w pierwszym roku one będą, ale jesteśmy naprawdę w dużym kryzysie, czego niektórzy absolutnie nie biorą pod uwagę. I te szkoły doktorskie zawsze były takie przytulone do wydziału. I pamiętam, że, a interdyscyplinarność była, pamiętam, że profesor Gerzdorf, która była jedną z pierwszych takich kierowników tej szkoły doktorskiej, znaczy studium doktoranckiego, naszego wydziałowego prawnego, zapraszała ludzi różnych tam, nie wiem, księdza Tischnera, księdza Zieje chyba, czy Ziaje, przepraszam, jeżeli zniekształcam, no i różnych socjologów i tak dalej. Także myśmy tu mieli większą interdyscyplinarność niż sobie może ktoś wyobrazić. I usytuowanie tych szkół na wydziale jest bardzo istotne, żeby, tak jak piszę chyba nie w programie, ale w tym moim takiej stronie internetowej, na którą też zapraszam jeszcze wszystkich, ponieważ tam parę ciekawych refleksji może się znaleźć dla różnych kategorii osób, że właśnie no, ten wydział jest jakąś taką jednostką podstawową uniwersytetu. Tutaj, jak już mówiłem, następuje ta sztafeta pokoleń, że ci studenci zmieniają się w doktorantów, potem zmieniają się w uczonych, młodych uczonych, potem nabywają doświadczenie, także tego nic nie zastąpi, proszę państwa. Żadne szkoły doktorskie, żadna interdyscyplinarność. I sądzę, że de facto będzie taki powrót trochę do tego tradycyjnego modelu większego związania z wydziałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejne pytanie. Jaką rolę, zdaniem pana dziekana, odgrywają w działalności naukowej WPIA koła naukowe i inne organizacje studenckie zrzeszające studentów prawa?
Jakie formy działania kół w okresie pandemii i brak zajęć na UW byłyby najbardziej pożądane w celu promowania wydziału i jego studentów w przestrzeni naukowej? No ciekawe i trudne pytanie. Proszę Państwa, te koła naukowe też jest, proszę Państwa, rzecz ciekawa i na naszym wydziale bardzo rozwinięta, bo inne wydziały, nawet o ile się orientuje UJ, mają bardziej taki system paternalistyczny, że to profesorzy tym wszystkim dyrygują. U nas te koła po prostu szaleją autonomicznie. No ja muszę powiedzieć, że ja jako głównie prodziekan, ale później również dziekan, chodziłem na otwarcia różnych takich imprez, na przykład organizowanych przez koło prawa bankowego. No to tam oni zapraszali sobie prezesów największych banków, ministrów finansów i oni wszyscy przychodzili. I taki prezes tego koła naukowego naszego, tam korespondował z nimi, że zapraszam pana tutaj tego. No i to był świetny zresztą dla nich. Po pierwsze taka praktyka wstępna, a po drugie, no już nie oszukujmy się, niektórzy sobie wyrabiali pewne przyczółki i pozycje już w takim życiu zawodowym. Częściowo to przyjmowało formy takie przesadne nawet, powiedziałbym. I te koła wręcz zupełnie nie słuchały się ich opiekunów, bo formalnie każde koło ma swojego opiekuna. Więc cóż, jakie formy działania w okresie pandemii i braku zajęć? No, czy braku zajęć, to nie wiem, bo jednak zajęcia planujemy. Chciałem to od razu powiedzieć, bo to może w pytaniach nie padło, ale może wielu interesuje, że w zasadzie, tak jak się na to zanosi, że od jesieni jednak będzie utrzymany ten system zdalny, jeśli chodzi o wykłady. Natomiast o ćwiczenia to jesteśmy w trakcie rozważania pewnych systemów, bo z tego co wiem, właśnie mam raporty, że tak powiem, z uniwersytetów angielskich, całkiem przyzwoitych, to tam właśnie też zdalne są wykłady, a ćwiczenia są face to face, po prostu w naturalnym tym, no tylko, że te ćwiczenia się tam odbywają w tym, w gronie powiedzmy 5-8 osób, może do 10. Nie wiem, czy nas będzie stać na takie poszatkowanie tych grup, które w tej chwili nieraz mają i 30, ale zobaczymy. Teraz promowanie studentów w przestrzeni naukowej. No proszę Państwa, oczywiście my promujemy tych studentów i muszę powiedzieć, że niektórzy z nich po prostu nawet żadnej promocji nie wymagają. Nie wiem, czy nie przekręcam jego nazwiska, ale był taki student i jest już w tej chwili doktorem, którego nazwisko było Pisz. Pisz i on, prawda, pisał rzeczywiście bardzo dużo i ja byłem tym dziekanem, prodziekanem do spraw właśnie naukowych, więc ówcześnie to podlegało, te koła i te wszystkie inicjatywy studenckie podlegało pode mnie, że tak powiem. I pan Pisz przychodził do mnie zawsze z jakimiś nowymi tekstami i po prostu nie domagał się, żeby nim pokierować, żeby coś, po prostu pisał. No i tak mu chyba zostało do dzisiaj. Także niektórzy studenci są po prostu, performują, że tak powiem, że automatycznie i nie muszą tutaj czekać na jakieś inspiracje. Działania, formy działania kół, no będą musiały być prawdopodobnie takie same, czyli zdalne głównie, no bo te koła mają niektóre z nich, no bo są różne, ale niektóre mają 30, 40 osób, a nawet i 50 członków. Niektóre są mniejsze. Pamiętam, że to koło prawa bankowego, to ono organizowało całkiem duże takie zebrania. Także chyba te zebrania są niemożliwe. Będzie trzeba działać w systemie zdalnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dziekanie. Kolejne pytanie. Czy wydział zamierza dostosować się do edukacji zdalnej? To jest pytanie właśnie. No to właśnie akurat... Po części już było podpowiedziane. Akurat o tym mówiłem. Ciekawe zresztą, bo tutaj się to łączy
jakby z pewną kwestią odpłatności i tak dalej. Podobno Cambridge, jak już mówimy o uniwersytetach angielskich, całkiem przeszedł na edukację zdalną, a wcale nie zmniejszył czesnego. Czyli normalnie się jakby płaci, mimo że no, profesor nie musi się fatygować dojazdem czy dojściem do sali wykładowej i tak dalej. My dostosowujemy się właściwie co dzień, z tym, że tu trzeba powiedzieć jedno. No, jest tu pewna centralizacja. Rektor ma w sumie ostatnie słowo, bo rektor na przykład, to rektor podjął taką decyzję, że uniwersytet przechodzi na ten system zdalny, prawda, również urzędy, administracja będą udzielały informacji przez telefon albo przez maila i my potem musimy to wykonywać. Także tutaj nie możemy zrobić buntu przeciw rektorowi. Także czekamy, a urząd rektorski z kolei troszeczkę zależy od tych różnych sanitarnych władz i rządu. Także to jest, tak to wygląda. Jest to rzecz dość skomplikowana. My w miarę możliwości staramy się działać zdalnie i ta edukacja zdalna ma chyba też swoje plusy i minusy. To znaczy ja myślałem, że to będzie dosyć takie drętwe, ale jednak te wykłady zdalne też mogą dać jakąś doświadczenie, zadawanie pytań i tak dalej. Nawet egzaminy zdalne są w tej chwili przeprowadzane, przynajmniej na pierwszym roku zrobiliśmy do wyboru dla studentów, na przykład z przedmiotu prawo rzymskie i tradycja romanistyczna, zrobiliśmy do wyboru, czy ktoś chce zdawać właśnie zdalnie ustnie, czy zdalnie pisemnie, bo też jest taka opcja, że jest jakiś classroom tam Google'a, I ten przeprowadzający egzamin ma podgląd, kto co robi i w ten sposób wręcz niektórzy wykładowcy twierdzą, że tego czy owego egzaminowanego przyłapali na ściąganiu. Także, no ale to są wyjątki oczywiście. Dobra, to dziękuję bardzo, bo to ciągle właściwie o tej edukacji zdalnej coś, ona się na tu przewija. Czy obecna sytuacja finansowa Wydziału Prawa i Administracji UW w perspektywie funkcjonowania całego Uniwersytetu w dobie pandemii koronawirusa pozwoli na utrzymanie dotychczasowego poziomu finansowania projektów kół naukowych? No na razie na pewno pozwoli i akurat na koła naukowe myślę, że nie zabraknie pieniędzy. Na razie. Natomiast co będzie za pół roku, tego niestety nikt nie wie. Obecna sytuacja finansowa wydziału. Tutaj może trzeba by dwa słowa powiedzieć o naszej sytuacji finansowej, w sensie, bo niektórzy tego nie lubią, zwłaszcza mój poprzednik, dziekan Rączka, nie chciał publikować żadnych danych takich budżetowych i tak dalej, bo mówił, że to jakby wystawiamy się, czy to na krytykę, czy na jakieś no wręcz próby agresji ze strony nieprzychylnych nam podmiotów. Ale powiem tak, że generalnie my oczywiście, no tak, uniwersytet jest w ogóle w sferze budżetowej. No, jest to w pewnym sensie przyjemne, w pewnym nieprzyjemne. Jest to o tyle przyjemne, że do tej pory pensje są wypłacane, wszystkie to, co było przewidziane właśnie dla kół naukowych, to będzie. Natomiast jak długo będzie, tego naprawdę nie wiemy. I poza tymi środkami budżetowymi, które my praktycznie dostajemy z ministerstwa, właśnie tam na każdego studenta dostajemy jakieś sumy, właśnie tak jak zrobiliśmy ze studiami administracji na tym pierwszym szczeblu, to musieliśmy jakby założyć swoje pieniądze, ale teraz jakby dostaniemy, bo ministerstwo, skoro to już się uruchomiło i jest pewien sukces, ministerstwo nam to sfinansuje. Ale proszę Państwa, nasz system przychodów i dochodów i wydatków jest trochę nierytmiczny taki, jakby to powiedzieć, bo my z tego, co znaczy
na pewne jakby luksusy, na pewne coś, co wykracza poza ten niezbędny do przeżycia jakiś bardzo minimalny standard, to możemy czerpać właściwie tylko z rekrutacji. A ta rekrutacja, no cóż, jest przecież jedno zjawisko tego kryzysu demograficznego. Teraz jest to zjawisko koronawirusa, że po prostu wszyscy jak na komendę przestali płacić cokolwiek. A my mamy płacić nadal, tak? Tylko już nie wiadomo skąd. I proszę Państwa, czyli to już o tym mówiłem nawet na samym początku, ale uważam, że tutaj pewne oświecenie publiczne jest konieczne, bo nie bardzo niektórzy wiedzą, skąd się te pieniążki biorą, jak to się mówi. I praktycznie tak zwane te dodatki pozabudżetowe, to wszystko taki, no powiedzmy wyjazdy i te różne rzeczy, wyjazdy naukowe oczywiście mówię, no, bo nie traktuję wydziału jako biura turystycznego. Więc proszę Państwa, te wydatki, one nam dopiero się nam pojawiają pieniądze na to w drugiej połowie roku. Później znaczy pewne subwencje są wypłacane jakby z dołu przez ministerstwo, tak jak przed chwilą mówiłem. Także na przykład są takie sytuacje, że jest jakaś taka dziura, a następnie w końcu to ministerstwo płaci. Na przykład zresztą myśmy absolutnie własnymi środkami, co dzisiaj jest takie trochę, brzmi jak bajka, i odremontowali ten tutejszy obecny budynek, w którym obecnie siedzimy, i zbudowaliśmy tamten budynek, tak zwany naoboźny, i zbudowaliśmy ten budynek będący częścią budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, prawda? I potem na część tych środków pojawiły się fundusze unijne i zostały one nam, te wydatki, częściowo zwrócone. Ale myśmy właściwie wszystkie te inwestycje dokonali przynajmniej początkowo z własnych istniejących środków, prawda? No i teraz, więc to jest takie nierytmiczne, że czasem musimy wyłożyć pieniądze i potem czekamy, czy ktoś nam i kiedy te pieniądze zwróci, przynajmniej częściowo. Także tak to wygląda ogólnie ta sytuacja finansowa naszego wydziału. Dlatego ja uważam, że powinniśmy starać się dobre studia płatne organizować, bo to zapewnia nam pewną taką autonomię finansową. Tylko w jaki sposób dzisiaj żądać podwyżek, bo nasze studia są bardzo tanie, a jednak zapewniają tym lepszym studentom oczywiście bardzo dobrą pozycję startową do naprawdę czasami wielkiej kariery finansowej i do dużych pieniędzy. Ale no cóż, w dobie właśnie tej epidemii trudno liczyć na to, że nagle podwyższymy czesne i wszyscy się ochoczo na to zgodzą. Także no tyle takich refleksji, bo te pytania nie są bardzo takie stricte precyzyjne, więc ja tylko tu snuję takie refleksje, żeby bardziej Państwa, można powiedzieć, wprowadzić w te sprawy, bo niektórzy prawda, no nie mają doświadczenia. No była nawet taka profesor u nas kiedyś, która takie miała podejście i taką dewizę, że na pensję to zawsze musi być, bo to z budżetu. Czyli ten budżet to jest jakieś coś tam, co z ziemi jakaś woda tryska, a my tylko tu przy tym źródle i tego, że podłączymy się. No nie, niestety, no nie chcę nikogo straszyć, ale to nie zawsze tak będzie. No dobra, dziękuję bardzo tymczasem. Dziękuję bardzo, panie dziekanie. To już wszystkie pytania, jakie otrzymaliśmy drogą mailową w związku z zaproszeniem do ich składania. Bardzo dziękujemy panu dziekanowi za odpowiedzi. Również tym odpowiedziom towarzyszyły, tak jak pan sam powiedział, panie dziekanie, refleksje natury ogólnej dotyczące kwestii związanych z funkcjonowaniem naszego wydziału. W związku z tym chciałem się zapytać pana dziekana, mamy jeszcze chwilę czasu, planowaliśmy zresztą taką sytuację, czy chciałby pan dziekan jeszcze coś od siebie powiedzieć do naszych widzów, do naszych
słuchaczy, zaznaczając oczywiście, że tych refleksji było już bardzo, bardzo wiele i wokół pytań, i w związku z Pana otwierającym nasze spotkanie wystąpieniem. No, to tak brzmi trochę, jakbym miał ostatnie słowo. Tak w tym spotkaniu to tak jest. Czy oskarżony jeszcze chce coś powiedzieć, tak? No. Nie, no zawsze dobrze się starałem, proszę Państwa. Nie no, cóż można powiedzieć? Powiedzieć można to, że mi się wydaje, że jeszcze nadal są duże rezerwy, jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie Wydziału, właśnie w tej synergii studentów, że tak powiem, z doktorantami i z pracownikami, i z kadrą naukową. I oczywiście z kadrą administracyjną. Ale tu widzę tę przepływowość i tę sztafetę pokoleń, że to nie możemy stwarzać takich zamkniętych kategorii. Tu studenci, student jest głupi, leniwy, nic nie robi, chce nas oszukać. To raz. Później jest jakiś doktorant, który nic nie robi też i dostaje trójkę, że tak powiem, za to, że żyje. No i jesteśmy my, ci pracownicy naukowi, którzy po łokcie sobie urabiamy ręce i nic nam z tego nie wychodzi. Także myślę, że ta synergia, bardziej wciągajmy pracowników, znaczy studentów, że tak powiem, do pracy. No ja mam z doświadczeń niemieckich taką kategorię, znam studentische Hilfskraft, czyli taka studentka, to się tak nazywa w Niemczech, przetłumaczę na polski, studencka siła pomocnicza. I ci studenci zawierają umowy, po prostu, takie umowy zlecenia, no bo nie są pracownikami, z daną katedrą, w której profesor już tam coś tam bada, działa. Profesor czasem potrzebuje, czy kierownik pewnego projektu, potrzebuje, prawda, a przepraszam, tak, student świadczy taką pracę, powiedzmy, pomocniczą, ale ta praca pomocnicza natychmiast go wciąga w ten tok badań, prawda? I taki student, który skończy studia, on często łapie tego bakcyla, proszę Państwa, i już chce zostać w tej dziedzinie i ma do tego przesłanki. Natomiast generalnie w Polsce jest takie kategoryzowanie, no student to student, studentów nie mieszaj do tego. I student, a ja na przykład to samo jest w Stanach, no w Stanach studenci, że tak powiem, na tych lepszych uniwersytetach często prowadzą jakieś szatnie, jakieś bary, jakieś coś, jak ja wykładałem w Stanach, to natychmiast pierwszego dnia otrzymałem maila od jakiegoś studenta, który mówi, jestem studentem przydzielonym do Pana, dla Pańskiej takiej opieki bibliograficznej, proszę powiedzieć, jakie pan ma zainteresowania, ja Panu sporządzę bibliografię, listy książek i tego. Muszę powiedzieć, że szczęka mi opadła i nawet zacząłem pytać znajomych, czy potrzebują jakichś książek amerykańskich, żeby... I faktycznie cały spis mu przedstawiłem. Ale to są ludzie, którzy no tam studia są drogie, ale są pewne możliwości, znaczy te bary, te szatnie, te właśnie nawet biblioteki. A u nas zawsze to zatrudnienie studenta jakby i wciągnięcie go przez to już, również zatrudnienie naukowe w postaci tej studenckiej siły pomocniczej natrafia na jakieś tutaj te sztywne kategorie, no nie, no student to student, student niech się uczy i głowy nie zawraca. No ale to jest właśnie czyni nasz system sztywnym i takim niekonkurencyjnym w stosunku do tamtych systemów, które są rozsądniejsze jednak mimo wszystko. I chciałbym, żeby nasz wydział szedł w tym kierunku. No nie wiem, często to się opiera się o pewne bariery prawne, o pewne też bariery faktyczne, bo kiedy tam jako ten apostoł tej wiedzy właśnie, którą w tej chwili tu podałem, chciałem tutaj większe włączenie studentów osiągnąć, to niektórzy z nich mówią, nie no panie profesorze, co tam, tutaj na Wydziale Prawa to studiują dzieci bogatych rodziców, którzy samochodami przyjeżdżają i to dobrymi, co tam pan będzie mu proponował pracę w szatni czy coś. No i może częściowo jest to prawda, ale są różni studenci, tacy, którzy jobują również, nie wiem, w jakichś tam call centrach czy coś, sam słyszałem, no. Był też taki student, który był modelem, no, modelem, że tak powiem, w konfekcji męskiej startował.
No więc różne podejmują prace, ale najbardziej sensowne z punktu widzenia wydziału i jego pewnej homogeniczności i takiej sprawności tutaj przeprowadzanych prac, to byłoby włączanie studentów już właśnie na poziomie tych sił pomocniczych. No nie wiem, to pewnie jakby na czym to polega, że to jest niemożliwe, to będziemy jeszcze badać. Ja będę starał się stworzyć coś takiego, jak jest za granicą, właśnie te włączanie studentów do tych projektów naukowych jako pomocnicze siły. I potem taki student z siły pomocniczej staje się siłą, że tak powiem, główną często takiego projektu. Także mamy dobre perspektywy i będziemy działać w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu dziekanowi. Dziękujemy również państwu za to, że spotkaliśmy się w ten szczególny dla naszych czasów sposób. Dziękujemy za nadesłane pytania. No i pozostał nam ostatni etap tego wyścigu, czyli wybory już za tydzień w poniedziałek. Będziemy dokonywać wyboru dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Także wszyscy czekamy na ten ważny moment. To chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Bardzo ładnie, żeśmy się wyrobili czasowo, bo bardzo precyzyjnie w godzinę czasu. No i do zobaczenia i do usłyszenia zapewne w najbliższy poniedziałek. Do widzenia państwu. Dziękujemy.